Dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku na moim kanale z 30 dni szczęścia i zaczynamy z naszą kochaną Love. I jak już wcześniej zobaczyliście w cutscenie, nasza Love nie wyglądała tak dobrze jak teraz. Niestety była załamana, znowu wspomnienia z dzieciństwa wróciły, jak bardzo tęskni za swoją matką i chciała niestety popełnić samobójstwo. Mam nadzieję, że YouTube mi tego nie utnie, ale właśnie to chciała zrobić. Chciała iść do swojej matki. Stwierdziła, że jeżeli skoczy z tego mostu, to znajdzie się właśnie przy niej. Natomiast jak dobrze wiemy, właśnie z tej cutsceny, to akurat przewidziała
Jej najlepsza, jedna w zasadzie z najlepszych przyjaciółek, Janice. Więc co to był za sen? Czy to było przeczucie? Czy to było coś więcej? Tego na pewno się dowiecie w następnych odcinkach, jeżeli będziecie oglądać i będziecie na bieżąco. A żeby być, musicie subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby żaden odcinek was nie ominął z 30 dni szczęścia między innymi. No i dobra, kochani, jesteśmy u naszej Janice w domu. Mamy godzinę 10 rano. Może byście, dziewczyny, sobie coś do jedzenia zrobiły, bo już chyba macie troszeczkę lepsze te humorki, ale przynajmniej nasza Love. Oczywiście Love będzie musiała wrócić do domu, zjeść późne śniadanie. Może sobie po prostu weźmiemy... Zjedz sobie coś na szybko, jakiś... O, jogurt bez laktozy. Chodź, weźmiesz sobie jakiś jogurt bez laktozy, wrócimy do domu, ponieważ niestety tata Love nic o tym nie wie. Nic Joe nie wie, że ona w ogóle, wiecie, on nie wie w ogóle, gdzie Love jest. On po prostu nie ma zielonego pojęcia, szukał ją całą noc i jej nie znalazł, więc wyobraźcie sobie, co on właśnie w tym momencie czuje. Jest z pewnością załamany, potwornie się boi o Love, a Love tak jakby nigdy nic, wraca do porządku dziennego. No, niefajnie to wygląda, dziewczyno, z twojej strony, bardzo niefajnie, jednak ojca powinnaś poinformować. Ja rozumiem, że macie trudne relacje i nie do końca chcesz, nie wiem, ufać swemu ojcu, ale jednak powinnaś mu takie rzeczy powiedzieć, no bo jak każdy rodzic, bądź opiekun, osoba, która troszczy się ogólnie o drugą osobę, będzie się martwiła, co dzieje się właśnie z jej dzieckiem. A tu co? Mamuśka... Tutaj jakieś problemy są życiowe, widzę na dzielni. Bardzo fajnie jej mama wygląda w tej sukience. Ona ogólnie wygląda bardzo młodo, musicie przyznać. Ciekawe, gdzie jest ich ojciec. No, troszeczkę tutaj jakaś podłamana jesteś, może się pokłóciłaś z córką. One mają takie relacje specyficzne dosyć. Janice ze swoją mamą, ale dobra, posprzątamy tutaj troszeczkę, żeby nie było. Przecież przyszliśmy i w ogóle nas jakby nie patrzeć, to Janice nas uratowała od katastrofy. Tak, uratowała nas. Chodźcie tutaj sobie jeszcze pogawędźcie. Ej, rozmawiaj o gorącej pogodzie. W ogóle dajcie znać, czy seria wam się podoba i taki zamysł, taka fabuła i ogólnie taki, wiecie, montaż ogólnie, czy przypadł wam do gustu, bo jednak jest ta seria zupełnie inna od poprzednich. Co tobie? Ale jesteś wściekła, taka wściekła osa trochę. Rozmawiaj o powiększeniu rodziny. Uwielbiam tą interakcję, naprawdę. Popraw humor. Dawaj, Love. Popraw im humor. No i chwileczkę jeszcze tutaj spędzimy czas. Dosłownie chwileczkę i myślę, że wrócimy do domu. No coś czuję, że nas poważna rozmowa czeka z Joe. Oj, poważna. No w sumie szczerze nie dziwię się. Nie dziwię się, jak ja bym miała dziecko i które by mi tak po nocy łaziło, no bym powiedziała do kuchni. Do kuchni na pogadankę. No, albo nie. Nie, tak serio to nie wiem, co bym zrobiła, bo nie mam dzieci, no. Dobra, to co? Mamy godzinę 12, mam nadzieję, że moich psów w tle nie będzie słychać, ale myślę, że Love kończ już na te pogadanki. Kończ, nie ma czasu, musisz wrócić do domu i trochę ogarnąć temat z ojcem. W ogóle ojciec do niej wydzwania, ona nie odbiera. No bezczelne zachowanie. Dziewczyna jest bardzo załamana i czy powinniśmy ją oceniać? Oceniać jej zachowanie? Ciężko mi powiedzieć. No i jesteśmy w Pendual View. Pendual View, trzeba się nauczyć w końcu. No i dobra, jesteśmy w domu, więc nasza Love po cichutku pójdzie do swojego pokoju. Przybiegnij tu truchtem, tak? Po cichu, wcale ci nie widać. Mnie tu nie ma. W ogóle mnie tu nie ma. O. Ojciec na horyzoncie. Dobra. Przeszliśmy do pokoju. Myślę, że troszeczkę się ogarniemy. Bardzo lubię ten dom i cieszę się, że tutaj ona ma też swoją garderobę. Przepraszam, łazienkę. Fajnie, że ma właśnie swoją łazienkę. Powiem wam, że jakbym kiedyś miała dom, to bym chciała łazienkę w sypialni mieć, wiecie, właśnie w ten sposób. O, tak. No, to musi być fajne. No, także chodź tutaj, Love się tutaj poogarnia. Może sobie zrobimy jakąś kąpiel z dodatkami. Kąpiel cytrusowa, niech będzie kąpiel cytrusowa, no sobie zrobimy, czemu nie? Przejdźmy do naszego Joe. Joe, co tam u ciebie słychać? Jesteś ogarnięty, ty naprawdę jesteś ogarnięty chłop. Naprawdę, dobra, to sobie może pójdziemy po prostu do góry i ty masz, o, tutaj jest łazieneczka,
Także chodź sobie skorzystasz szybko, umyjesz sobie ręce, zęby. Nim też trzeba się tutaj zaopiekować. Jak widać, tylko nasza Love ma pokój właśnie z łazienką, więc wyobraźcie sobie, jakie to musiało być. Pewnie wciąż jest. Oczko w głowie. Oczko w głowie tutaj Joe oraz Megan. Świętej pamięci Megan. Bardzo szkoda, że tak tutaj losy się potoczyły już na samym początku z naszą Love, ale jak widać, no niestety taki był zamysł i no cóż, co zrobić? No dramatyczna sytuacja. Dobra, kochany, chodź tutaj. Myślę, że sobie coś przygotujesz, co to kontynuuj chipsy z salsą. Dobra, zrób w sumie taką przekąskę, no bo już jest 14, teoretycznie obiad, ale oni nie są jacyś bardzo głodni, oni też tak nie pilnują tych pór obiadowych, śniadaniowych, kolacji itd. Więc możemy właśnie zrobić teraz te chipsy z salsą. A ty jak tam? A, jesteś ogarnięta, ubrałaś się w taki oto ciuszek. Okej, dobra, fajnie. Tylko widzę, że tutaj mega ci się włosy błyszczą. Pewnie coś ich nie jest z czymś kompatybilne za bardzo. No, ale dobra. No i kochani, teraz wam mogę powiedzieć, że pod tym odcinkiem udostępnię wam w komentarzu, pod piętym komentarzu, linki do stroju numer 1 naszej Love. Numer 1 dziennego, tak. Także do którego? Już wam powiem, do którego. MC Command Center i chodźmy tutaj do garderoby, zmień strój i to będzie ten. Tak, do tego stroju wam myślę, że udostępnię. No, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dobra, i zobaczymy, może w następnych odcinkach też cośik wam tam rzucę, jakiś link fajny do jakiegoś CC. Dobra, no to co kochani, myślę, że czas najwyższy spojrzeć ojcu prosto w oczy i z nim porozmawiać. Zapytaj, jak minął dzień. Tak, zapytaj, jak minął dzień. Bardzo fajnie ci w tych szpileczkach, powiem ci. Fajnie wyglądasz, dziewczyno. Dobra, idziesz do swojego ojca pogadać? Aha, gorąco jest. Wy macie w ogóle klimę? Trzeba to ogarnąć. Chłodniej, ustaw tą klimę. Zostaw ojca na razie i chodź ustawić klimatyzację, bo jest naprawdę, naprawdę ciężko. Także co, nie wiem, czy jesteś gotowa na ten moment, na poważną rozmowę ze swoim ojcem, ponieważ on jest naprawdę, naprawdę zdenerwowany twoim karygodnym zachowaniem. Love. Tutaj ostro pokłóciła się ze swoim tatą. Doszło niestety do nieporozumienia. No i każdy poszło troszeczkę jakby w swoją stronę. No i tak, ale widzicie, jak tutaj można by rzec, albo Love trochę leci sobie w kulki ze swoim tatą i chce go sprowokować swoim zachowaniem. Widać, że Joe ewidentnie chciałby naprawić tę relację, natomiast jego córka mu na to nie pozwala. Jest to dosyć trudna relacja, bardzo trudna relacja. Bardzo też ich jest mimo wszystko żal, ponieważ oni ewidentnie nie potrafią ze sobą szczerze porozmawiać, a wydaje mi się, że szczera rozmowa naprawdę, ale taka naprawdę szczera, dużo by mogła tutaj wnieść do ich życia. Gdzie ty poszłaś, moja droga? Poszłaś posprzątać, także fajnie. Takie codzienne obowiązki również tutaj będą. Żebyście nie myśleli, że tylko jakieś wypady, nie wypady, ale też właśnie taka stricte codzienność. Ale dobra, czy ja w ogóle tutaj mam pralkę? Chyba nie. Będziemy żyć bez pralki, rozumiem. Ale dobra, wiecie co, no mi to nie przeszkadza ogólnie. Nie przeszkadza mi to, ale dobra. Tak, Love ogólnie dba również o swoją linię, chociaż oczywiście w ostatnim czasie ciężko jej było tutaj o siebie jakoś bardziej, ale to bardziej tak wiecie, zadbać. Ale ona bardzo często właśnie uprawia jogging wieczorami, popołudniami, natomiast pogoda jest paskudnie
okropna, bo są tutaj duże fale upałów, także wydaje mi się, że chyba dzisiaj tylko sobie tutaj popływamy ewidentnie. Chyba tylko tak zrobimy, bo przeważnie chodzi biegać, bardzo lubi biegać, zresztą widać to po jej tutaj linii, ponieważ ma delikatnie właśnie uwydatnione mięśnie, bardzo fajnie dziewczyna wygląda, prezentuje się, natomiast jest bardzo, bardzo palnie i nie wiem, czy wysyłanie ją na jogging byłoby tutaj najlepszym rozwiązaniem, bo jeszcze mogłaby sobie coś zrobić. I tak wygląda jej strój do pływania. Tak przy okazji zobaczycie właśnie, jak prezentuje się jej strój do pływania. Oczywiście musi być idealny, perfekcyjny. Czy ty masz buty? Kurczę, trzeba jej buty ściągnąć, bo butów tu nie powinno być. Natomiast widzicie, wszystkie stroje są tutaj dopracowane, do wszystkich stroi ma jakiś tam make-up mniejszy czy większy, pewno ma pięknie uczesane włosy, tak? Ogólnie dziewczyna jest bardzo tutaj dopracowana, ona bardzo dba również o swój wygląd, więc ona tak się prezentuje tak na co dzień, tak naprawdę to nikt by nie zauważył, że ona ma jakiekolwiek problemy tutaj ze sobą, bo to są już problemy właśnie z nią sobą. Powinna zwalczyć gdzieś swoje takie osobiste, wewnętrzne demony. Powinna to zwalczyć, ale no nie najlepiej to wychodzi. Piękne widoki są tutaj ogólnie. O, jak jest taka pogoda, wiecie, no spójrzcie, jak tutaj cudownie to wszystko wygląda. Aż chciałoby się w takim miejscu żyć. Jest po prostu przepięknie. I w zasadzie to ja teraz widzę, że ja chyba w podobnym miejscu mieszkam z moją Arią ze 100 dzieci, do których serdecznie was zachęcam oglądać. Tak, oglądajcie sobie dzieciaków, bo jest fajne, fajnie. Nie jest ciekawie. Dobra, ty, moja love, kończysz to pływanie, bo tobie w ogóle się chce spać, dziewczyno. Chce ci się spać, wychodź stąd. No, wychodź. W ogóle jestem ciekawa, gdzie jest ten pewien kolega, naprawdę takie buty ci chyba przez pomyłkę założyłam, ale coś się wygenerowało dodatkowo. No, ale tak się ona prezentuje w tym oto stroju, bo ja wam w ogóle jej nie pokazywałam w kasie, tak w ogóle, nie? Tak w ogóle to ja wam właśnie jej w kasie nie pokazywałam, także co, może przejdziemy jednak do tego kasy, nie będę was trzymać w niepewności z tym, jak ona się prezentuje. Moi drodzy, tak się prezentuje jej pierwszy strój codzienny, który mam nadzieję właśnie wam podlinkuję w komentarzu. Myślę maksymalnie do 2 dni od publikacji. Tak, 2 dni. 2 dni sobie daję. Mądra ja, przeważnie do weekendu. Ale dobra, postaram się jak najszybciej. Dobra, no i tak wygląda jej pierwszy strój codzienny. Tutaj jest drugi strój codzienny. Tutaj coś z włoskami się dzieje. Chyba coś jest tutaj niekompatybilnego. Może paznokcie? Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Tak wygląda jej trzeci strój, wygląda mega pięknie w tym sweterku. Tutaj mamy czwarty strój codzienny oraz piąty. No, mega mi się ona podoba w tych strojach, naprawdę bardzo mi się podoba. Tak wygląda jej strój wizytowy i drugi wizytowy. Tutaj mamy oczywiście sportowy, który już zdążyliście poznać. Uwielbiam ją w tej fryzurze, naprawdę ją uwielbiam w niej. Tutaj mamy do snu, też bardzo fajnie się prezentuje i pięknie i też w tej fryzurze. Taka wiecie, poczepana, rozczepana, bardzo fajnie to wygląda. Mamy oczywiście strój imprezowy, taka ładna, elegancka sukieneczka, naprawdę mi się podoba. Dajcie w ogóle znać, koniecznie znać w komentarzach, jak wam się love podoba. Tutaj mamy strój do pływania i tylko takiej robiłam. On jest dosyć odważny i właśnie teraz sobie usuniemy buty. No, od razu, tak wiecie, przy okazji. Tak, tak wygląda jej strój do pływania. Bardzo, bardzo odważny, ale właśnie Love jest taką skomplikowaną dziewczyną, bo ona niby jest odważna, niby jest cicha, niby jest wstydliwa, niby ten, taka naprawdę ona ma tak, ona nie, tak jak na początku powiedziała, że nie wie kim jest, ona nie wie. Ona po prostu nie umie się z niczym utożsamić, szuka cały czas siebie. Dobra, no i tak wygląda właśnie strój do pływania. Tutaj mamy strój na ciepłą pogodę i tutaj również na ciepłą pogodę, który z pewnością znacie z cutsceny. I mamy oczywiście na zimną pogodę z takimi już tutaj rumieńcami, no bo wiecie, zima i te sprawy, więc rumieńce muszą się pojawić. No i co, myślę, że wracamy do naszej love. No i jesteśmy z naszą love. Mamy godzinę 19:33. Do love dalej nie dociera to, co się wydarzyło.
wydarzyło wcześniejszego wieczoru. Nie rozumie jej, w jaki sposób Janice ją znalazła i tak sobie pomyślała, że może właśnie pojedzie do Janice i no wie się, no pogada, zagada, może coś wywnioskuje, bo ona tak się zastanawia, czy faktycznie Janice takie coś mogła się przyśnić, a może ją śledziła, może ją obserwowała, może się na tyle martwiła jej stanem, że nie potrafiła odpuścić i szła po prostu tą całą drogę za nią. Ale kochani, oczywiście wszystkiego się dowiemy. Z czasem na pewno. No, także chodźmy tutaj oczywiście, zapukajmy do drzwi i spędzimy sobie troszeczkę tutaj czasu właśnie z naszą Janice. I tak sobie pomyślałam sobie, że poprzebieramy tutaj Janice i nie będę jej wam pokazywać Kasia, bo bym musiała, jejku, znowu tam te kody. Ogólnie wam jej nie będę pokazywała w Kasie. Myślę, że w ogóle dziewczyn wam nie będę pokazywała w Kasie, albo no z czasem zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, także tak, ogólnie Janice wygląda tak cudownie wygląda. W stroju codziennym. Boże, ale to głupie. Teraz, ojejku. Ale mówię, no nie będę wam tutaj jakoś tak bardziej pokazywać. Tutaj ma strój taki bardziej wizytowy. Wydaje mi się, że też zacnie dziewczyna się prezentuje. A jak dobrze pamiętacie, czy nie? Mam nadzieję, że wychwyciliście to na pierwszym odcinku. Jest ona pobrana z galerii. I powiem wam, że całkiem łatwo ją znaleźć. Tutaj mamy strój oczywiście sportowy. Bardzo fajnie się dziewczyna prezentuje. W ogóle fajne te dziewczyny są i no pobrana jest z galerii, także naprawdę można takie cudeńka w galerii znaleźć. Tutaj mamy do snu, który oczywiście poznaliście na cutscenie poczynającej tutaj jakby przygody w dzisiejszym odcinku. Mamy tutaj oczywiście strój również na imprezę, już jest taki, no powiem wam, sexy flexy, taki w stylu matki. To trzeba przyznać, to jest taki totalny styl jej mamy, więc być może to właśnie mama jej pomagała dobierać sukienkę. Tutaj mamy taki oto strój kąpielowy, to jest totalny, pewnie setki raz powtarzam, totalny, maksymalny strój Janice. Tak, Janice lubi panterkę, aczkolwiek tego nie pokazuje, no bo wiecie, kurczę, tak ona by chciała chodzić tylko w panterkach, wiecie. No ale niestety nie zawsze to wychodzi. No i taki mamy strój zimowy, tamtego już poprzedzającego nie pokazywałam, bo go widzieliście w poprzednim odcinku, więc wydaje mi się, że jest to niepotrzebne, aby wam aż tutaj to tak wszystko pokazywać. No i ten oczywiście dzienny, przeważnie w nim ona spaceruje, chodzi i w nim też ją widzieliście w cutscene. Cenie. Tak. Oj, mother, patrzcie, ona jest młodą dorosłą, taka młoda, a ma już prawie dorosłą córkę, nie? Widzicie, młoda mamuśka i jak dała radę, wszystko, wiecie, tutaj dom i utrzymanie. Zaradna dziewczyna, zaradna. Dobra, no to sobie pogadajcie, rób zabawne miny, zapytaj się jej, jak to jest możliwe, żeś to widziała wszystko w jakimś zwykłym śnie? Czy to w ogóle jest realne? Jak to się mogło stać? Rób zabawne miny. Pogawędźcie sobie, dziewczyny. Czemu nie? Troszeczkę warto spędzić czas z przyjaciółkami, tym bardziej, że gdzieś tam byłaś love załamana, no i ona dalej jest załamana, nie oszukujmy się. No ale tak to wszystko niestety wygląda. Schlebia i rozmawiaj o technikach fitnessu. W ogóle dajcie znać, czy chcielibyście, aby nasze dziewczyny wyruszały gdzieś, może na siłownię również. Dajcie koniecznie znać, gdzie byście chcieli, w jakich miejscach dziewczyny nasze widzieć. Też jestem ciekawa. No, może coś z tego bym wykorzystała do tej serii. Ja jakby na bieżąco nagrywam odcinki, więc tutaj nie ma odcinków z wyprzedzeniem, więc może być tak, że właśnie jakaś wasza propozycja, która by padła w komentarzu, pojawiłaby się właśnie na odcinku. I myślę, że to też takie fajne. No wiecie, opowiedz śmieszną historię. Fajnie, bo dziewczyny też w końcu tutaj trochę zluzowały, ale Janice oczywiście ma naszą kochaną love na oku. Janice jeszcze nie zdradzała tego wszystkiego, tego co się działo dzień wcześniej dziewczynom, więc czy im to powie, czy zostawi to dla siebie, też ciężko tutaj powiedzieć. Chodź tutaj pogadaj z mamuśką. Z mamuśką może. Rozmawiaj o gorącej pogodzie. Jak tak możliwe, że jest aż tak gorąco? Jak to możliwe? O-o. Dobra. O-o. O-o. Wiesz co, ty przyjęłaś ogólnie obowiązki takie związane właśnie z płatnościami, za rachunki tak dalej, bo jej ojciec jest troszeczkę takim nieogarem od kiedy Megan zmarła, więc też sporo rzeczy jest właśnie na głowie Love.
No niestety, niestety sporo rzeczy jest na jej głowie. Chcąc, nie chcąc, tak musiało się to wszystko potoczyć. Już rzuć szalone spojrzenie. Także dziewczyny dzisiaj wyjątkowo spędzają tylko razem czas, spędzają czas na pocieszaniu się nawzajem. No bo Janice nie wie, co się z nią dzieje. Natomiast zaś Love próbuje zwalczyć swoje demony, z którymi walczy już od 13 lat. Jak długo można wytrzymać w takim stanie? To jest w ogóle jakakolwiek egzystencja? Czy to... Jak sądzicie, co z nią dalej będzie? Czy ona wytrzyma, czy da radę? Czy przyjaźń jej wystarczy? Czy przyjaźń będzie wystarczająca do tego, aby przetrwać tak trudne chwile? A nie chcę nic mówić, za niedługo zaczyna się szkoła, więc to też na pewno nie będzie proste dla naszych dziewczyn. Szkoła i takie problemy w domu, to nie będzie niestety proste. Ale dobra, moja kochana, bo jest 23, także czas do domu wracać. Już nie będziesz denerwować swojego ojca tym, że pełen też się nie wiadomo gdzie. To znaczy, my wiemy, że ona jest u Janice, nic jej nie grozi, natomiast jej ojciec tego niestety nie wie. Dlatego on może być dosyć podłamany i znowu zastanawia się, czy jego córka nie zniknie gdzieś na całą noc. I kochani, wróciliśmy do domu. Oczywiście nasza Love pójdzie się trochę ogarnąć się pójdzie. I powiem wam, że gdy się z wami pożegnam w dzisiejszym odcinku, zostańcie do końca tak naprawdę, no bo jak wiecie, ja się z wami żegnam, a jeszcze pod koniec takich właśnie odcinków są cutsceny, które są naprawdę, naprawdę istotne, więc w tym odcinku również taka istotna cutscena się pojawi. Jestem ciekawa, co o niej powiecie. No naprawdę jestem bardzo ciekawa i oczywiście pewnie może i Love, może nie Love, właśnie do was zagada. Powie wam coś, co jej leży na sercu. I tak, muszę wam powiedzieć też, że właśnie nie zawsze to będzie Love. Może być sytuacja, że będzie to któraś z przyjaciółek, która będzie chciała wam coś powiedzieć od siebie. Może to będzie Joe, tata Love, który również będzie chciał was o czymś poinformować. Może się doradzić w jakiejś kwestii tutaj życiowej. Także naprawdę zostańcie do końca, bo właśnie na samym końcu odcinków będą takie bardzo, bardzo istotne rzeczy, istotne pytania kierowane właśnie w waszą stronę. Także kochani, ja myślę, że ja już się z wami pożegnam. Nasza Love tutaj oczywiście sobie gotuje kolację. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I tak jak wspominałam dosłownie przed sekundą, zostańcie do końca. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!